Tytuł kursu: Systemy słuchaj zabudowy, część pierwsza. Moduł: Rodzaje systemów słuchaj zabudowy. Temat: Systemy okładzin ściennych. Witam Państwa. Dziś zajmiemy się systemami suchej zabudowy, więc może zacznę od wyjaśnienia. System suchej zabudowy to zestaw wyrobów skompletowany i rekomendowany przez producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowany według wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wchodzących w skład systemu składają się systemowe profile stalowe, płyty gipsowo-kartonowe, taśmy uszczelniające, systemy masy szpachlowej, elementy mocujące i akcesoria. Drodzy Państwo, rozróżniamy trzy główne systemy okładzin ściennych. Czy ktoś może je wymienić? Panie profesorze, jest to suchy tynk, okładzina ścienna oraz prześcianka. Czy może Pan coś więcej powiedzieć na temat suchego tynku? Przy tym systemie okładzin ściennych płyty gipsowo-kartonowe stosowane są jako okładzina ścian murowanych i tworzy tak zwany suchy tynk. Tak, takie rozwiązanie stosuje się przy wykonywaniu remontów pomieszczeń, gdyż w ten sposób zasłaniamy wszystkie nieestetycznie wyglądające fragmenty ścian. Następnie mamy system okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na profilach CD60. Montowane są one w przypadku kiedy? Kiedy wysokość ściany przekracza 300 cm, gdy doprowadzenie powierzchni ściany do klejenia klejem są nieuzasadnione ekonomicznie oraz w przypadku oczekiwania poprawy izolacyjności akustycznej i ogniowej ściany. Dziękuję serdecznie, panie Kowalski. Dobra odpowiedź. I na koniec zostaje nam przedścianka. Może pan Kowalski coś jeszcze doda? Przedściankę, panie profesorze, montuje się przy istniejących ścianach w celu poprawy izolacyjności akustycznej i ogniowej. Tak, dokładnie. Tego typu konstrukcje stosowane są jako okładziny szachtów windowych i instalacyjnych. Na następnym wykładzie porozmawiamy o systemie ścian działowych. A tymczasem zapraszam na przerwę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.